Cześć! Z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film to kolejne wyzwanie w ramach kampanii Warzywa i Owoce na Szczęście. Jest to kampania mająca na celu promowanie polskich warzyw i polskich owoców. Ale to już wszystko wiecie, ponieważ zapewne oglądaliście moje poprzednie filmy, a jeśli nie, to koniecznie nadróbcie zaległości. Tak więc, tak jak Wam obiecałam ostatnim razem, dziś przetestuję dla Was polskie warzywa i polskie owoce w akcji. Zobaczymy, jak sobie radzą. Zakradłam się w kilka miejsc, w których nie do końca jest dozwolone jedzenie czegokolwiek. Ale podjęłam to wyzwanie i nie żałuję. I nie żałuję. Ja personalnie jestem osobą, która bardzo lubi jeść i zawsze mam ze sobą jakieś przekąski. Najczęściej tymi przekąskami są właśnie warzywa i owoce. Tak więc pokażę Wam, co zazwyczaj wybieram i co możecie z łatwością zabrać ze sobą, gdy spotka Was jakiś energetyczny kryzys, a nie do końca chcecie wybierać jakieś sklepowe i niezdrowe opcje. Bo polskie warzywa i polskie owoce są świetnymi przekąskami w każdej sytuacji. I dzisiaj Wam to udowodnię. No dobra, koniec gadania. Tak więc, kochani, moją pierwszą destynacją było muzeum. Tak, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że w muzeum totalnie nie można jeść, ale chciałam Wam udowodnić, że dla chcącego nic trudnego. Tak więc zaczęłam od testowania brzoskwini. Okazało się, że brzoskwinie bywają dość bardzo soczyste, dlatego możecie się ubrudzić. Ale poza tym, bardzo łatwo jest je przemycić i są to dość dyskretne owoce. Jedynym problemem może być pestka. Niemniej, gdy zjecie już całą brzoskwinię, mały woreczek zrobi robotę. Wystarczy pozbyć się pestki, schować z powrotem do torebki, otrzepać ręce i gotowe. Nikt nawet się nie spostrzeże, że coś jedliście. Następnie przetestowałam jabłko. Okazuje się, że jabłko jest bardzo łatwe w przenoszeniu, jest twarde i nie rozwala się w torebce, aczkolwiek dość mocno chrupie, co może jeszcze bardziej zwracać uwagę ludzi lub obsługi muzeum. Następnie postanowiłam przetestować, jak się ma nasza cudowna polska śliwka. Śliwka jest okej. Wystarczy tylko lekko odchylić pestkę, zjeść śliwkę, następnie pozbyć się pestki i wszystko gotowe. By zaretuszować i by nikt się nie spostrzegł, że jecie w muzeum, wystarczy wziąć jakąkolwiek ulotkę i udawać, że jesteście nią bardzo, bardzo mocno zainteresowani. Następnie wyrzucić pestkę, włożyć ją do małego woreczka i cóż, gotowe. Następnym miejscem, które przetestowałam, był stadion. Na meczu piłki nożnej było to dość spore wyzwanie, ponieważ ludzie dość, no, dziwnie się na mnie patrzyli. Na pierwszy rzut poszły winogrona. Winogrona są idealne, by zabrać ze sobą nawet na mecz. Pomidorki również nie sprawiały większych problemów, aczkolwiek nie widać tego na filmie, rozsypały mi się po schodach. Ale nie musimy o tym tak jawnie mówić, ponieważ następna przychodzi marchewka. Marchewka to w ogóle cud, miód, malina. Jest twarda, nie rozwala się w torebce i bardzo łatwo jest ją przechować. Potem okazało się, że nawet moi znajomi byli zainteresowani warzywami i owocami. Nawet jeden pan, który siedział obok mnie, miał ochotę skosztować. Niemniej, gdy uświadomiłam mu, że wtedy będzie na moim filmie na YouTubie, speszył się i zrezygnował. Następną destynacją było kino. Kino to również było dla mnie dość spore wyzwanie, ale nie ma co, postanowiłam przetestować, czy cokolwiek nadaje się do zjedzenia w kinie. Przemycenie do środka, do sali nie było specjalnie dużym wyzwaniem, aczkolwiek podczas filmu pojawił się taki problem, że cokolwiek, jakiekolwiek szelesty sprawiały po prostu hałas. Tak więc trzeba wcześniej przygotować sobie warzywa i owoce. Najlepiej sprawdził się u mnie seler naciowy, nie chrupał zbyt głośno, nie brudził i po prostu był naprawdę bezproblemowy. Tak więc jeśli do kina, polecam Wam seler naciowy.
Okej, więc tak jak widzicie, polskie warzywa i owoce są świetnymi przekąskami w każdej sytuacji. Bez dwóch zdań zadbajcie o to, by zabrać ze sobą chusteczki higieniczne, ponieważ im owoc lub warzywo jest bardziej soczyste, tym bardziej się ubrudzicie. Ale poza tym nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby zabrać je ze sobą i traktować jako przekąski. Ogólnie z tych wszystkich trzech miejsc, muzeum, stadion i kino, wydaje mi się, że muzeum było najbardziej ekstremalne, ponieważ tam naprawdę musiałam się nieźle ukrywać. Kino, uważajcie, żeby za bardzo nie szeleściło. Jeśli chodzi o stadion, jest tam trochę większa swoboda, ale z pewnością możecie się spodziewać, że ludzie wokół będą się bardzo dziwnie na was patrzeć. Ale pamiętajcie, bądźcie pewni siebie i wcinajcie równo. Nieważne gdzie jesteście, warzywa i owoce można jeść wszędzie. Polskie warzywa i owoce, of course. To jak to jest? Jak myślicie, które polskie warzywo i który polski owoc jest najlepsze? Komentujcie, gdzie zabieracie ze sobą polskie warzywa i owoce i jakie to są zazwyczaj rodzaje. Jestem bardzo ciekawa, co jest w waszych torebkach i plecakach. A, no i żeby nie było, róbcie wszystko na własną odpowiedzialność. Ja nie zachęcam do jedzenia w muzeum, ponieważ możecie po prostu zgarnąć niezłą naganę. Mi się akurat udało uciec od konsekwencji, aczkolwiek co złe, to nie ja. Przypominam wam również o konkursie, w którym do wygrania były roboty kuchenne oraz moje e-booki. Zerknijcie na mój fanpage. Zerknijcie również na kalendarz sezonowości na stronie internetowej kampanii, by dowiedzieć się, które polskie warzywa i które polskie owoce jeszcze będą dostępne w tym roku. Widzimy się niebawem. Smacznych owoców i smacznych warzyw w każdej sytuacji.